Przede wszystkim chcemy, by każdy w sumie był bardzo zadowolony z tego, że studiuje właśnie na Uniwersytecie Warszawskim, żeby w każdej chwili był przekonany, że ta decyzja podjęta kiedyś, żeby rozpocząć studia na naszej uczelni, była tą właściwą decyzją. Po wyborach rektora Uniwersytetu Warszawskiego, w których bezkonkurencyjny okazał się być profesor Marcin Pałys, przyszedł czas na wybory prorektorów oraz senatorów UW. To właśnie dzisiaj, 16 maja, dowiecie się, kto będzie pełnił tę funkcję przez najbliższe 4 lata. Dzisiaj kończymy tak naprawdę całą procedurę wyborczą na poziomie centralnym Uniwersytetu Warszawskiego. Dzisiaj wybierzemy cały skład Senatu oraz wszystkich 4 prorektorów Uniwersytetu Warszawskiego. W tej chwili trwa liczenie głosów. Czy czuje Pan zdenerwowanie? Nie wydaje mi się. Znaczy nie czuję, to wiem na pewno, a jaki będzie wynik, to po prostu zobaczymy. Myślę, że profesor Kicińska-Habior jest doskonałym kandydatem, doskonałą kandydatką w zasadzie. 4 poprzednie lata pokazały, że naprawdę samorząd studentów bardzo dobrze współpracuje, bardzo dobrze dogaduje się z panią profesor i mam nadzieję, że będzie tak przez kolejne 4 lata. Bo jest dużo rzeczy do zrobienia. Ja byłem prorektorem przez 4 lata, poprzednio byłem dziekanem przez ponad 2 kadencje i cały czas widzę, że wiele rzeczy nie zostało jeszcze zakończonych, albo niektóre nawet nie zostały jeszcze ruszone, a które warto zrobić. Myślę, że jest ważnym także elementem postrzeganie Uniwersytetu Warszawskiego na zewnątrz i w mediach w szczególności, ale nie tylko w mediach, generalnie przez społeczeństwo. I tutaj czeka nas sporo pracy. W tym sensie, że my musimy dobrze promować produkty, które mamy na Uniwersytecie Warszawskim. Stwierdzam, że wymaganą większość głosów otrzymali i zostali prorektorami Uniwersytetu Warszawskiego pan profesor dr Tadeusz Tomaszewski, pan profesor dr Alois Nowak, pani profesor dr Marta Kucińska-Habior, pani dr Habilitowana, pani Czy może pan powiedzieć, że jest pan zadowolony z wyników wyborów? Oczywiście, jestem bardzo zadowolony. Bardzo się cieszę, że wszyscy kandydaci uzyskali poparcie świadczące o zaufaniu naszego środowiska i że będziemy mogli rozpocząć od września już w pełnym składzie zespołu rektorskiego pracę.